Zastanów się nad tym, w jakim kierunku podąża twoje życie. Przemyśl to. Bardzo dobrze to przemyśl. Przecież jutro możesz umrzeć. Może cię tu nie być. Nikt nie będzie płakał. Zastanów się, czy to nie jest ostatni dzień. Rób wszystko tak, jakbyś chciał zrobić. Nie kłóć się bez sensu. Nie krzycz. Nie pędź tak. Zatrzymaj się na chwilę. Odetchnij powietrzem. Poczuj pełną piersią świat, który jest przed tobą. Zrób to, o czym zawsze marzyłeś. Słyszysz? Samolot. Leć. Wsiądź. Leć. Nie bądź jak ci śmieszkowie, którzy powiedzą, ha, nie dasz rady. Dasz radę. Ja w ciebie wierzę. Idź do domu. Idź do domu. Pamiętaj. Dziś jest pierwszy dzień reszty twojego życia. Dawaj, idź do domu. To może byśmy pogadali o tym, że w samolotach, gdybyśmy stali, a nie siedzieli, moglibyśmy po pierwsze zmieścić więcej ludzi, a po drugie bilety byłyby tańsze o 44%. I to jest news dnia, o tym chciałbym dzisiaj porozmawiać. Już tak, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że nic w samolotach już nie dostajemy. Siedzimy w tym krzesełku w niebie i po prostu czekamy od momentu startu do momentu zakończenia lotu. Proszę włączyć urządzenia elektryczne. Proszę pani, nie mam czasu, teraz muszę to przeczytać, jest bardzo ważne. A co tam pan ma takiego ważnego? Komiks. Tam jest jakiś gość z MacBookiem, który odpisuje na maile. Też jest bardzo ważne. To są wszystko bardzo ważne rzeczy. Mamy gościa, który oczywiście jest koniecznie z gazetą w obcym języku, mimo że to jest lot na trasie Kraków-Gdańsk. Wall Street Journal. Okay. Oh man. Ale spadki na giełdzie, Jezus Maria, czym pan się zajmuje? Mam komiks z samochodem. No i wracamy szybciutko do tego, że w samolotach lepiej byłoby stać. Wyglądałoby to mniej więcej tak. Ja to zastanawiam się, jak oni zrobili już graficzkę do tego, jak miałoby to wyglądać. Nie, że to jest prototyp. Na uniwersytecie w Malezji zrobili prototyp kilku takich siodełek, klękostań. I tu jest błąd właśnie, bo niby siedzenie, ale stanie jednocześnie. Są takie do biurka. No właśnie, gdyby to było takie, to byłoby super wygodne, bo nasz znajomy Grzegorz ma takie do siedzenia i to jest takie wygodne. Ja bym chętnie w samolotach miał coś takiego, jeśli loty trwają 40 minut. To co to za problem? W MPK-ach jeżdżąc po Krakowie, stoimy czasem godzinę jeżdżąc z Ruczaju na Nową Hutę i to musimy stać, bo oczywiście wszystkie się dokonują. Stop. Od kiedy ty, Krakowie, komunikacją miejską jechać z Ruczaju na Nową Hutę? Nigdy, ale mały szukałem trasy, która trwa godzinę bądź więcej. Jest inżynier lotnictwa, pan Fajrus Romnik, który obliczył sobie właśnie, że tak. Jeśli byśmy zrobili pionowe, a nie poziome umiejscowienie pasażerów, podejrzewam, że byśmy musieli wtedy być wszyscy tak blisko siebie, to wtedy byśmy mogli zmieścić 27% więcej pasażerów i bilety byłyby tańsze o 44%. Pan Michael O'Leary, ulubiony prezes. On jest ogarnięty. Ale jest ogarnięty, tylko zbyt często Ryan pojawiał się w LS-ie w kontekście zwykle pękniętej szyby, stania w samolocie, tego, że samoloty były nigdy niedotankowane i tak dalej. Więc jakby Ryan... Zwróć uwagę, Wizz się nie pojawiał. Prezes Ryanaira stwierdził, że nigdy tego nie wprowadzą, przynajmniej nie planują. Nie planują tego wprowadzić. Nie planują teraz, ale co jest ciekawe, to co mnie tak chwyciło. Przez ostatnie 50 lat awiacji ludzie byli przekonani, że latając samolotem doświadczają jakiegoś nie wiadomo jakiego przeżycia. I to jest błąd i tak naprawdę latanie to jest zwykły autobus ze skrzydłami. My żyjemy w czasach, kiedy podróżowanie nie jest takim luksusem, jak było na przykład w latach 80., 70., 90. nawet. Tak. Gdyby zdesakralizować podróż samolotami, to się już dzieje. Żeby sprowadzić to do przejażdżki polskim busem, to faktycznie można by przemyśleć kwestię stania na stania albo tego klękosiadu na krótkich dystansach. Chodzi tylko o jedną, jedyną małą rzecz, czyli kwestię bezpieczeństwa. I nie chodzi mi o to, że samolot spada i się wszyscy zabijają, bo to jasne, że nawet pasy nam nie pomogą. Tak. Chodzi mi o kwestię lądowania i startowania i przechodzenia z napojami. Jest bardzo dużo regulacji, które muszą być spełnione, jeśli mielibyśmy wprowadzić nowy typ umiejscowiania pasażerów. Tak. I to się wiąże z tak dużymi kosztami, żeby zrobić po pierwsze samolot i później przejść wszystkie te testy. Dajcie znać, co myślicie o tym, czy wolelibyście stać. Ja myślę, że jeśli chodzi o takie loty, na przykład nawet z Krakowa, no nie mówię po Polsce, ale z Krakowa do Londynu, to ja mógłbym stać. Tym bardziej, że to nie jest stanie takie, wiesz, o takie, tylko to jest stanie raczej na siedzeniu. Trzeba zrobić po prostu dwa rodzaje samolotów. Jeden w miejscach stojących i jeden w miejscach siedzących. I każdy sobie wybiera. Chcesz dopłacić, siedzisz. Nie, to stoisz. Albo nawet w jednym samolocie zrobić tył stojących dla tych biedniejszych i siedzących dla tych bogatych. Oddzielić ich kratą i rzucać im banany przez ten... No jedzcie, jedzcie, no. Skąd jesteś? Z Katowic, no, zjedz. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla was. Jeszcze pan coś chciałby dodać? Kocham was. Dobra, ale coś jeszcze chciałby pan dodać? Żebyście byli lekko stronniczy.